Dzień dobry widzowie, witam was na moim kanale z Farminga 22 i dzisiaj znajdujemy się na mapce Elm Creek tylko dlatego, aby pokazać wam, jak działa cosplay. Zrobimy sobie taki poradnik z cosplay. Jak widzicie, dodałem sobie tu pieniądze, kupiłem sobie takie oto pole, żeby wam wszystko pokazać, jak to będzie wyglądało i tak dalej, i tak dalej. Tutaj zrobiliśmy sobie mobilny sklep, o tutaj właśnie. I chciałem wam pokazać, jak działa dzisiaj cosplay, więc będzie to poradnik z cosplaya. Dlaczego? Coraz więcej osób pisze i gdzieś tam chce ten poradnik, więc to jest moja odpowiedź na wasz poradnik. A więc tak, musimy sobie na początek kupić jakiś kombajn. Kupmy sobie, nie wiem, cokolwiek, jakiś coś większego też, jakiegoś takiego, nie wiem. Kupmy sobie tego John Deere'a, bez tu jakichś tam, wiecie, wymogów, pierdół i tak dalej. Kupmy sobie, dobra, niech będzie sobie ta nawet przystawka do John Deere'a. Dobra. I teraz wam pokażę wszystko, jak co działa. Najpierw pokażę wam oczywiście na kilku sprzętach. Najpierw pokażę wam na kombajnie, później pokażę wam też na innych rzeczach. Zobaczcie, podczepiamy sobie tutaj nasz header na początek. Podjeżdżacie sobie tutaj pod wasze pole. I teraz klikacie klawiszem tutaj Escape, bierzecie tutaj tą ikonkę taką, tutaj, tu zaznaczacie sobie na waszą maszynę, czyli widzicie, tutaj mamy kombajn, tu mamy te z podstawki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to tam mniejsza o to. Klikamy sobie tutaj na nasz kombajn, dajemy stwórz pracę i tu zmieniamy sobie, zobaczcie, mamy przejedź, praca na polu, CP, to znaczy cosplay, prace polowe, nie? Bierzecie sobie teraz tak, cosplay, prace polowe i teraz wybieracie, czy chcecie zacząć od pierwszego punktu, czy od ostatniego punktu, czy od najbliższego. Najlepiej zacząć od pierwszego, nie? No bo jakby on dopiero wyznaczy. Pisze, że cel nie jest na polu, nie? Ale pozycja docelowa, wybieracie sobie pole, na przykład, nie wiem, wybieracie sobie pozycję docelową, na przykład tutaj przed waszym kombajnem, nie? Na przykład o tak, nie? I dajecie, o czekajcie, jeszcze musicie sobie wjechać tutaj na pole bardziej, nie? Bo jeszcze was nie widzi na polu. Dobra, załóżmy, że damy sobie tak. Stwórz pracę, cosplay, od pierwszego punktu, dalej cel nie jest na polu. Okej, jeszcze bardziej musicie sobie tutaj wjechać. Tu możecie sobie to ściąć, albo po prostu zostawić tak jak to jest. Dobra, teraz będzie okej. Wygeneruj kurs, widzicie? I tutaj macie, zobaczcie, zacznij pracę, otwórz, zamknij generator kursu. Klikacie sobie na to i teraz wpisujecie szerokość waszego headera. Musicie się upewnić, czy jest taka sama, tak? Tutaj automatycznie wam się pojawia, ale często jest tak, że ta automatyczna szerokość nie jest automatycznie rzeczywistą szerokością. Dlatego bardzo, bardzo fajnie jest to sobie sprawdzić. Teraz tak. Klikacie tutaj, ile maszyn pracuje na tym samym kursie, czyli na przykład, jeżeli macie bardzo duże pole, możecie mieć na przykład 3, 4, 5 kombajnów, nie? To tutaj wpisujecie. My na tym polu mamy 1. Liczba uwroci, co to znaczy, kochani? Uwroć to jest jakby skoszenie pola, przejechanie po polu tak naokoło, na jego obrzeżach, nie? I tutaj zobaczcie, w tle nawet widzicie, nie, że uwroć jest taka. Możemy zrobić jedną uwroć, możemy zrobić dwie uwroci, możemy nawet 40 uwroci zrobić, wtedy on będzie jeździł po prostu dookoła. Ja zrobię na przykład, weźmiemy jedną uwroć. I teraz zobaczcie, rozpocznij pracę od uwroci albo od rzędów, nie? Bo co się stanie? Jeżeli zaznaczycie jedną uwroć, no to on raz objedzie pole dookoła, a potem będzie już jechał rzędami, góra, dół, góra, dół, góra, dół. I możecie zacząć od rzędów albo od uwroci. Ja to normalnie zostawiam. Teraz, jak ma te uwrocie, bo wiecie, kiedy on będzie skręcał, to on będzie zostawiał tak jakby delikatnie pszenicy troszkę, czy ma się obracać, czy ma robić kółko, czy ma robić gładko. Ja zawsze ustawiam na gładko. Środek pola, jak ma przejechać tam i z powrotem, możecie wybrać albo spirala, wtedy będzie dookoła jeździł, albo naokoło, tam i z powrotem. Rzędy do pominięcia, to są rzędy na przykład, że on będzie co drugi rząd kosił, nie? A potem będzie na przykład co drugi rząd wracał, nie?
Na przykład jak chcecie, nie wiem, sadzicie coś i macie pomiędzy coś posiane, nie, to możecie tak ustawić. Rzędy na spirale i tak dalej, omijanie przeszkód, no naokoło najlepiej, żeby omijał to przeszkody, nie, bo to wtedy będzie najrozsądniej. I bierzemy wygeneruj kurs pracy polowej. Widzicie? I teraz pojawił się tutaj nam, że on pojedzie tak, zobaczcie, pojedzie najpierw tutaj dookoła tego pola, a potem będzie tak jeździł. Nie? I gdybyście na przykład wybrali, że chcecie dwie uwrocie, no to on by dwa razy tak obkrążył i potem. Gdybyście na przykład chcieli, żeby zacząć od rzędów, no to on wtedy odtąd zacznie, a na koniec przejedzie tak dookoła, nie? To wszystko jest do ustawienia, ale teraz co jest ważne? Kiedy macie już to zrobione, klikacie sobie tutaj na ten traktorek, kurs play, widzicie ustawienia? I teraz to są ustawienia nie dla każdego cosplaya, tylko dla pojazdu. Zobaczcie, tutaj ustawienia pojazdu, cosplaya dla tego ciągnika. Ale kiedy zmienicie sobie na przykład, zobaczcie, kiedy zmienicie sobie na przykład maszynę, gdzie to jest? Na przykład na tą, to teraz macie ustawienia dla pojazdu tego, nie? Także bardzo ważne jest, żeby zaznaczyć, bo wiele osób ma z tym problem, mówi, na przykład wiele rzeczy nie działa. I teraz bardzo ważne jest, żeby zaznaczyć ten T560, tak? Stwórz pracę, tutaj bierzemy ciągnik. I teraz tak, pokaż kurs, tylko początek i koniec, nie? I tu ustawiacie sobie podnoszenie narzędzi, czyli wcześniej ma podnieść, tak? Zanim podjedzie pod ten, tak? Opuszczanie narzędzi. Tak, czyli, czyli później ma być. Teraz tak, automatyczne podczepianie headeru, czyli na przykład jeżeli podjeżdżacie samym ciągnikiem, a header leży gdzie indziej, to on musi sobie wziąć, tak? No to ja mam nieaktywny, no bo ja już mam podczepiony header, tak? Tutaj musicie zmienić na zatrzymaj podczas rozładunku, ponieważ w momencie, kiedy on sypnie wam do przyczepy troszkę delikatnie, na przykład 5 litrów, to on zacznie jechać i będziecie musieli jechać za nim. Dlatego tutaj klikacie zatrzymaj podczas rozładunku. Możecie sobie też zaznaczyć samoczynny rozładunek. Co to oznacza? Na przykład w momencie, kiedy chcecie na przykład puścić ciągnik, kombajn i na przykład traktorem podstawiacie przyczepy, na przykład wstawiacie przyczepę z jednej strony pola, z drugiej strony pola, wtedy on w momencie, kiedy jest pełen, on sam sobie tą przyczepę znajdzie na polu albo koło pola i sobie do tej przyczepy wysypie sam. No nie, nie musicie podjeżdżać wtedy, nie? Kolejna opcja, tworzenie pokosu. Czy chcecie tworzyć pokos, czy nie chcecie tworzyć? Może chcecie go wyłączyć tylko na uwrociach, na przykład, żeby dla sąsiada tam nie sypał na pole, nie? Możecie go wyłączyć w ogóle, nie? I tutaj zawsze musicie sobie to zmienić. Zobaczcie, zapiszemy teraz grę, delikatnie. I tutaj jeszcze macie ustawienia globalne, nie? Kurspej, czyli tutaj już wiecie, zatrzymaj musenie podczas deszczu, niszczenie upraw, czy ma niszczyć, czy nie ma niszczyć i tak dalej, widzicie, tu macie różne jednostki długości, metr, czy tam coś tam, wynagrodzenie pracowników, czy ma być 100%, automatyczna naprawa, że ma się sam naprawiać, próg paliwa, próg zużycia, nie, i tak dalej, możecie sobie to wszystkie opcje poustawiać. Teraz, tutaj wracamy do naszego cosplaya. Już mamy, widzicie, wygenerowany nasz cosplay. Pamiętacie, że to jest wygenerowany cosplay na ten ciągnik. Jeżeli zwiększycie ciągnik, zwiększycie header, ten cosplay nie będzie wtedy działał. Musicie wygenerować nowy kurs. Tak samo jak ten cosplay nie będzie działał na przykład na traktory, tak? Na razie, bo to jest cosplay wygenerowany pod ten ciągnik. Bierzemy stwórz pracę, tutaj mamy już cosplay, prace polowe, mamy już wygenerowane, bierzemy ich tylko zacznij pracę. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Tu mamy zaznaczony start, tam mamy zaznaczony stop. Rozkłada nasz kombajn i jedzie. Teraz tak, ja pójdę... Aha, czekajcie, jeszcze tutaj zmienię w ustawieniach. Wyłączę mu, żeby on szybciej po prostu sobie jechał. Wyłączę mu... czekajcie, gdzie to było? Ograniczenie mocy silnika wyłączę. Albo dobra, niech sobie tam na przykład zbiera. I teraz pojadę, wezmę przyczepę, nie? Wezmę na przykład przyczepę, bo chciałem wam pokazać, jak to działa na zasadzie, na tym wszystkim. Zobaczcie, ja wiem, że teraz tu zrobię straszną rzecz, bo przejadę po polu i zniszczę wszystko, ja wiem. Ale tu po prostu chcę wam pokazać, o co tutaj chodzi. I postawię tą przyczepę przy polu i zaznaczyliśmy sobie, żeby on sam ją, żeby on sam napełnił tą przyczepę, nie? A więc w momencie, kiedy on będzie robił sobie tam
ten cosplay, to on w momencie, kiedy naładuje przyczepę, on powinien sam tą przyczepę znaleźć i sam sobie do niej naładować. Jeszcze raz zaznaczam, on powinien to zrobić, kochani. Czy on to zrobi, to jest druga kwestia, tak? Zależy od po prostu cosplaya i jak on to będzie widział. Zobaczcie, na przykład postawimy sobie tą... nie wiem... przyczepę, na przykład tutaj gdzieś. O, tutaj na przykład, nie? I on powinien sobie tą przyczepę sam znaleźć. Zobaczcie, odczepimy. On powinien sobie tą przyczepę sam znaleźć i samemu sobie do tej przyczepy podjechać. Widzicie? On tutaj, o, dalej tutaj sobie kosi. Cały czas te uwrocie robi. I teraz kolejną sprawą, jaką chciałem wam pokazać, to jest belowanie na cosplayu. Zobaczcie, wyjdziemy sobie stąd. Kupimy sobie traktor jakiś lepszy. Weźmy sobie na przykład, nie wiem, średni ciągnik. Weźmy sobie pierwszy lepszy. Weźmy sobie tego McCornika. Niech on będzie taki. Weźmy sobie jakąś prasę, pierwszą lepszą, naprawdę, tu nie ma jakiejś tego. Weźmy sobie, nie wiem, klasa. Okej. I teraz, kochani, co jest bardzo ważną rzeczą w tym? Podczepiacie sobie tego klasa. Zobaczcie. Podczepiacie sobie tego klasa. Bierzecie sobie tutaj. Wjeżdżacie na pole i teraz zobaczcie, bierzecie sobie tutaj stwórz pracę, cosplay, prace polowe i dla tego ciągnika bierzecie nowy, generujecie kurs. I teraz, o co tutaj chodzi, zobaczcie, szerokość robocza jest 2,8, ale nasz header miał 7,8 i pokos był zrzucany na środek, czyli żeby prasa wam prasowała, musicie tutaj zmienić na 7,8, czyli na szerokość headera, bo inaczej nie będzie wam to absolutnie działać. Nie? Zobaczcie, 7,8. I teraz tutaj znowu, dla tej maszyny robicie różne, tu macie podnoszenie narzędzi, kiedy, czy widzicie, macie tu wszystkie te opcje, które możecie użyć, nie? I teraz zobaczcie, kiedy zrobiliśmy 7,8, bierzemy stwórz pracę, cosplay, wygeneruj 7,8, wygeneruj kurs i musicie ustawić tak samo. Jedna uwroć, tak? I później to jedna maszyna tylko pracuje. Jedna maszyna dlaczego? Bo pracują tu dwie, nie? Kombajn i traktor, ale chodzi o maszyny tego samego rodzaju. Wiecie, wygeneruj kurs i teraz zobaczcie, zamykamy, zacznij pracę i zobaczcie, co będzie się działo. On rozkłada, widzicie, tutaj naszą tom i on jedzie środkiem po prostu tak, jak jechał nasz kombajn i on teraz będzie robił kostki. Tak samo jest z belarką. On będzie się zatrzymywał, te belki będzie wyrzucał. Także nie musicie się tutaj obawiać, że on wam nie wyrzuci, czy coś innego zrobi i tak dalej, nie? Widzicie? I możecie sobie tak ustawić wielu, wielu, naprawdę wszystkich pracowników praktycznie, nie? Zobaczcie, on sobie tutaj dojedzie. Tutaj widzicie ten traktor, dlatego tam była opcja, że możecie w ciągniku wyłączyć te na uwrociach wysypywanie, nie? Wtedy nie ominęlibyście tego, jakbyście kosili, nie? Ale to już jest kwestia naprawdę dopracowania waszego. Jak sobie tak zrobicie, tak będziecie po prostu to użytkować, tak? Ja wam pokazuję tylko podstawy. Zobaczcie, on jest pełen, on tam zakończył koszenie i on jedzie teraz do naszej przyczepy rozładować. Widzicie to? Zobaczcie, on jedzie, szuka przyczepy, znalazł sobie przyczepę i on sobie jedzie rozładować teraz. Gdybyście na przykład nie chcieli, żeby on sam szukał przyczepy do rozładunku, no to on wtedy się wam tak ustawi, żebyście mieli czas i możliwość podjechania po prostu pod rozładunek, tak? Zobaczcie. Widzicie? I w momencie, kiedy on napełni wam przyczepę, on pojedzie dalej rozładowywać to wszystko, nie?
Także Corsplay naprawdę fajnie działa, tylko żeby Corsplay działał, naprawdę musicie jedną rzecz zauważyć w momencie, kiedy ustawiacie Corsplay. Już Wam pokazuję, o co tutaj chodzi. Okej. Widzicie? On nasypał i teraz on się cofa i on wraca z powrotem na to miejsce, na którym zostawił tam sprzęt. Poczekajcie, ja muszę tylko zatrzymać tego gościa, bo on... Zobaczcie, na przykład możecie zatrzymać też go w każdej chwili. Klikacie klawisz H, nie? Klikacie klawisz H. Teraz zobaczcie, ten gość tutaj, on wraca tutaj do tego miejsca, gdzie skończył. Bo Corsplay naprawdę możecie przerwać w każdej chwili, możecie zacząć w każdej chwili. Możecie naprawdę wiele rzeczy tutaj zrobić. Tutaj zobaczcie, ja mam ustawiony na prawy przycisk myszy, ale Wy możecie sobie to ustawić pod każdym przyciskiem. Ja nie pamiętam, jaki jest domyślny przycisk, ale możecie sobie to zrobić naprawdę pod każdym przyciskiem. Ja klikam sobie prawym przyciskiem myszy i tutaj mam tak. Ile jeszcze zajmie skoszenie tego wszystkiego? 46 minut, widzicie? Tym traktorem. Teraz tak, tutaj klikniecie na oko, możecie zobaczyć wszystkie te linie, po których on będzie jeździł, nie? Możecie je wyłączyć, włączyć. Tu możecie zatrzymać, na przykład zobaczcie, zatrzymam go teraz, nie? I teraz od najbliższego punktu ja go z powrotem włączę, nie? Czyli na przykład, jeżeli zatrzymacie grę, zresetujecie i tak dalej, możecie od nowa go po prostu włączyć jeszcze raz, nie? Tego gościa. Teraz zobaczcie, najbliższy punkt trasy. Zmieniacie szerokość roboczą, możecie w każdej chwili zmienić. Zobaczcie, jest 1308, kurs tymczasowy, nie? Czekajcie, bo ja tu źle zrobiłem. Tak, wróćmy się tutaj. Tutaj dwa kursy się nakładały na siebie i on po prostu pojechał tym złym, bo on pojechał ostatnim, byliśmy na tym. Ale to się też nie przejmujcie, to się czasami po prostu zdarza, że on czasami po prostu pojedzie nie tak, jak powinien pojechać. Widzicie, bo tutaj się dwa kursy nałożyły i on po prostu wybrał od najbliższego. Ostatni tu, wybieramy najbliższy kurs. Zjedziemy troszkę tak na bok. O. I teraz klikamy, widzicie, mamy punkt 187, teraz będzie dobrze jechał, nie? Po prostu dwa punkty się na siebie nałożyły tutaj i dlatego on jechał troszkę inaczej, nie? Widzicie? I on będzie po prostu sobie dalej ten kurs kontynuował, tak? Dalej ma 46 minut i tak dalej. On będzie sobie dalej to kontynuował, ten kurs, nie? Tu możecie to wyłączyć. Widzicie? I tak jest po prostu z każdą tą maszyną. Zobaczcie, tutaj skończyliście, klikacie sobie prawym, najbliższy kurs trasy. Upewnijcie się, że tutaj się nie nakładają. Widzicie, tu się nie nakładały, tam się nakładały dwa, nie? Na siebie, nie? Tutaj na przykład najbliższy kurs trasy i teraz klikacie start i on sobie dalej tutaj jedzie, nie? Nie musicie naprawdę jakoś tam, nie wiadomo, zatrzymywać, jeszcze raz uruchamiać i tak dalej. Po prostu, kiedy chcecie zapisać grę, skończyliście, ale pole jeszcze Wam się kosi, wyłączacie Corsplaya, wracacie na następnym save'ie i po prostu dalej sobie tam kosicie. Teraz, jeżeli byście chcieli zebrać te kostki i tak dalej, to znowu robicie tak samo, tak? Na przykład, kiedy macie owijarka troszkę Wam wystaje na lewą stronę, więc w ustawieniach na przykład ustawiacie odchylenie do lewej i ustawiacie tam, ile to odchylenie jest, czy tam do prawej, nie? Żeby zbierało. To wszystko jest kwestia ustawienia. I naprawdę możecie ustawić Corsplaya na tak naprawdę wszystko. Na oranie, na sianie, na zbieranie, na dosłownie na wszystko, nie? Mało tego, możecie, zobaczcie, ustawić nawet, pokażę Wam, na przykład kupujecie sobie traktor, załóżmy, może być ten Massey, obojętnie, i na przykład bierzecie sobie przyczepę, nie wiem, jakąkolwiek, niech będzie ta, okej, okay. Niech będzie ta przyczepa, i teraz zobaczcie, możecie ustawić Corsplaya nawet na odbieranie. Od traktora po prostu, nie? Zobaczcie, ustawiacie tutaj, tu bierzecie Corsplay, stwórz pracę i tutaj macie dostarcz, załaduj i dostarcz, rozładunek kombajnu, widzicie? Rozładuj kombajn,
pomocnik Giantsa rozładowujący i tak dalej, jedziecie tylko na pole, na przykład, zobaczcie, pojedziemy sobie tutaj na pole, wjedziemy, nie? Tu on już wykrywa, że mamy przyczepę, zobaczcie, bierzemy stwórz pracę, Corsplay, rozładunek kombajnu, zacznij pracę, cel nie jest na polu, ok, jeszcze musimy bardziej wjechać. A teraz jest cel na polu? Jeszcze nie jest na polu. Jeszcze go nie widzisz. Rozładuj kombajn. Aha, to gdzie mam rozładować to? A, i to jak ma rozładować go, tak? Okej, okay. Czyli na przykład, zobaczcie, tutaj wyłączymy, weźmiemy sobie tego, wyłączymy na przykład rozładunek. Zatrzymaj samoczynny rozładunek, damy nieaktywne. Jak w momencie, kiedy kombajn będzie pełen, to on powinien pojechać i go rozładować, nie? Poczekamy trochę, dobra? Zobaczymy. Widzicie, wszystko jest ładnie zrobione, wszystko jest ładnie pokombinowane. Naprawdę, Corsplay, naprawdę fajna, świetna rzecz, nie? I teraz zobaczcie, że ten pracownik, on będzie jeździł tutaj za nami, widzicie? On cały czas jedzie tak samo, jak był stworzony Corsplay dla kombajna. Gdybyście na przykład ustawili inną szerokość headera niż, dlatego musicie zawsze, kiedy używacie przyczepy zbierającej, ustawić szerokość headera. Bo inaczej ta przyczepa samozbierająca, czy to będzie przyczepa samozbierająca, czy to będzie belarka, czy to będzie kostkarka, ona będzie jechała obok tego pokłosu, rozumiecie? Musicie po prostu tak, jakby z przodu tego traktora był header, który automatycznie ścina. Kombajn, który wyrzuca na środku, on będzie jechał środkiem w momencie, kiedy będzie miał taką samą szerokość, nie? Poczekajcie, niech tutaj to się tam zmieni, wszystko niech się napełni. I zaraz zobaczycie, jak to wszystko będzie wyglądało. Widzicie? Naprawdę, Corsplay nie jest jakimś trudnym wynalazkiem. Trzeba oczywiście troszkę pomyśleć tutaj, tak? Ale to jest naprawdę, to jest jedna z prostszych rzeczy do opanowania. Myślę, że naprawdę opanujecie go naprawdę bez żadnego problemu, nie? Teraz zobaczcie, teraz mamy wyłączone to, żeby on... Czekajcie, zatrzymamy tutaj tego pracownika. Teraz mamy wyłączone to, żeby on się sam rozładowywał, nie? No i znowu tutaj na przykład, jak macie tą przyczepę podłączoną, nie? Na przykład, nie? No to możecie dać, nie wiem, tego gościa ustawić, żeby jeździł na przykład, zobaczcie, w kółko, nie? Nie wiem. Ten pojedzie, dobra, jedź, stwórz pracę, przejedź. Corsplay, silos bunkrowy, możecie tutaj... Aha, czekajcie, bo on nie jest podłączony, tak? I wszystko możecie sobie tutaj poustawiać, naprawdę, zobaczcie, stwórz pracę, dostarcz, rozładunek kombajnu, dostarcz. I teraz możecie sobie tak, zapętlenie, niech to dostarczy nam do tego silosa, nie? I on sobie w momencie, kiedy tak, ten pojedzie, wysypie, za chwilę wróci, kombajn w tym czasie sam będzie dalej jechał, sam się później rozładuje, bo on wróci w to samo miejsce. I wiecie, i macie z głowy, macie pracowników, którzy pracują za cały czas za was. Zobaczcie, Corsplay, kombajn musi zostać rozładowany, zobaczcie, patrzcie. Jest kombajn, on musi zostać rozładowany, widzicie? On wam nawet zjechał, żebyście, jeżeli jest z tej strony rura, to żebyście nie jechali po słomie, nie? I on wam później tutaj wróci. Teraz zobaczcie, klikamy tutaj, bierzemy stwórz pracę, bierzemy rozładunek kombajnu. Jak mnie to drażni, nie? Ten cel nie jest na polu, nie? Gdzie niby jest? Przepraszam.
pozycja docelowa. Na przykład tutaj, nie będzie, dobra. Pozycja na polu. Czy on teraz pojedzie, rozładuje go? Jak tu próbuję uruchomić, bo po prostu coś tu jest nie tak dzisiaj z tym. Okej, dobra. Czyli pierwszy raz, dobra, pierwszy raz musicie po prostu... A nie, on jedzie już, dobra, bo on potrzebował po prostu się zastanowić. Bo widzicie, no myślałem, że coś się stało, ale jednak nie, on po prostu potrzebował się zastanowić, tak? I on, zobaczcie, teraz jedzie rozładować nasz kombajn. Widzicie, on znalazł nasz kombajn, no oczywiście musi przejechać po zboszu, no bo jakby, że inaczej, nie? Bo to jest pracownik idiota. Przypuszczam, że pracownik idiota za chwilę się zablokuje. Nie, jednak nie, dobrze, przepraszam. Ale omija go, jakby omijał, nie wiem, co najmniej bombę albo minę przeciwpowietrzną, albo przeciwpiechotną, nie wiem, co on omija. W każdym bądź razie zobaczcie, co on robi, nie? I on rozładowuje nam kombajn. Ja wiem, że ci pracownicy czasami wyglądają tak, jak po prostu z księżyca spadli, no ale lepsze to niż nic, tak? I teraz zobaczcie, header się opuścił, rura się wystawiła, ten musi się namyśleć, znaleźć miejsce, zobaczcie, jest rozładowany, widzicie? Także wszystko naprawdę fajnie tutaj działa w tym. I teraz zobaczcie, jak on go rozładuje, ten kombajn, mam nadzieję, że tutaj nie będzie kolizji między nimi. Ten kombajn po prostu jedzie tam, gdzie ma jechać. Spójrzcie tylko. O, ten nawet się przesuwa delikatnie, zobaczcie, żeby równo było rozsypane. Widzicie? I teraz ten się cofa. Ten wraca tutaj. To samo miejsce, a ten tutaj na polu czeka na kolejny rozładunek, nie? I w momencie, kiedy... Widzicie? I w momencie, kiedy on będzie pełen, ten gość tutaj, to po prostu opróżni, gdy ponad 85%, widzicie? Możemy dać tutaj na przykład, gdy jest 80%, to wtedy opróżni. I zobaczcie, on teraz jedzie, będzie się opróżniał. Gdzie on się będzie opróżniał, to też jest ciekawa kwestia. Co on w ogóle, jak on w ogóle jedzie, nie? I za chwilę wjedzie, zobaczcie, wjedzie w ciągnik, nie? W kombajn, nie? Zobacz. No, ja nie mówię, no to są tego typu pracownicy, nie? Widzicie? I on teraz jedzie się rozładować. Gdzie on jedzie, to ja zielonego pojęcia nie mam. Musi zostać rozładowany. Aha, czyli... Czekajcie, czyli jak tutaj... pozycja docelowa. No to tutaj źle wpisaliśmy. Powinniśmy dać na... Nie tutaj. Do naszego... Pozycję docelową powinniśmy wpisać nasz... Silos, tak? Czekaj. Czyli teraz, po prostu pozycję docelową złą wpisaliśmy, tak? Bo ja ustawiłem na polu, żeby na polu się zatrzymał z pozycją docelową. Widzicie? I on teraz jedzie sobie, wysypie to do naszego silosa i potem wróci na pole i będzie tak opróżniał kombajn cały czas. Ustawiamy sobie tutaj, kiedy ma wysypać, poziom przyczepy i tak dalej.
Nie jest to trudne, kochani. Jeżeli macie jakieś pytania jeszcze związane z cosplayem, jeżeli mogę wam jeszcze w czymś jakoś wytłumaczyć ten cosplay, naprawdę dajcie znać. Myślę, że jeżeli będziecie chcieli więcej takich poradników, napiszcie, jaki poradnik byście chcieli, o czym, i ja będę tutaj, myślę, coś dla was zawsze robił. Także to by było na tyle, kochani. Zapraszam was do komentowania, do zostawienia lajka, zostawienia subskrypcji i zapraszam. Aha, jeszcze jedną rzecz wam nie powiedziałem, oczywiście. Zobaczcie, na przykład, to jest bardzo ważna rzecz, na przykład, jeżeli byście generowali kurs cosplay i na przykład na niektórych mapach polskich nie da się wygenerować kursu, dlaczego? Ponieważ te mapy są bardzo, mają taką na przykład tutaj miedzę i ona jest bardzo krótka i kiedy na przykład generujecie kurs, on na przykład obejmuje wam trzy pola, czyli jedno wasze i dwa na przykład nie wasze. I wtedy ciężko jest wygenerować kurs, kochani. Dlatego kiedy generujecie kurs, musicie zawsze się upewnić, że że akurat cosplay widzi wasze pole. Bo jeżeli on będzie widział wasze pole i jeszcze trzy inne pola, no to będzie problem. Na przykład zobaczcie, tutaj gdybym chciał wygenerować kurs, nie? To biorę stwórz. Zobaczcie, na przykład, nie wiem, czekajcie, to nie ten akurat. Ale gdybym chciał na przykład tym, nie. Tutaj tym toplinerem, nie? Stwarzam pracę i zobaczcie, mam, nie mam podłączonego, widzicie tego? No to jest problem, tak? Ponieważ musi zostać rozładowany. No czyli znowu tutaj źle po prostu złą tą wpisałem, nie? Złe dane. Na przykład znajdźcie kontrol i niech tutaj wysypie, dobra. Chodzi o to, że na przykład widzicie te pole jedne tutaj. Patrzcie. To jedno pole tutaj, jeden teren, on zawiera trzy pola w sobie. I kiedy byście chcieli wygenerować kurs, to on by wam wygenerował być może na niektórych mapkach trzy takie. I wtedy on by jeździł tu, pomiędzy tymi budynkami i tak dalej, no ale wy tego nie chcecie, tak? Wy chcecie tylko, żeby generował na polu, a nie na całym terenie. I czasami jest tak, że jak macie polską mapę, to on nie generuje kursu tylko na polu, ale wtedy na całym terenie. I wtedy musicie uważać, bo wtedy ten cosplay nie będzie działał. Widzicie, na przykład tutaj on też mam cały teren, ale akurat tutaj mi generuje, bo cosplay jest, ta mapka jest pod cosplay stworzona, tutaj generuje mi tylko i wyłącznie to pole, nie? Dlatego musicie o tym bardzo, bardzo pamiętać, nie? Też, nie? Okej? No i co? I to by było na tyle, kochani. Także zapraszam was do subskrypcji, zapraszam was do lajkowania i żegnam już was. Do zobaczenia, do usłyszenia. Jeżeli chcecie więcej takich poradników, dajcie znać. Trzymajcie się. Cześć.